trzeba w naszych okolicznościach brać niektóre suplementy. Pierwsza prosta rzecz to jest magnez. Dobrej jakości magnez trzeba po prostu i każdy powinien brać. Po miesiącu brania magnezu zobaczycie różnicę w samopoczuciu. Lepszy sen, lepsza odporność, lepsza praca serca, lepsza praca tarczycy, skóra lepsza, większe rozluźnienie ciała, mniej lęk. Druga rzecz, D3. Wiele się o tym mówi od lat, i tak ludzie nie biorą tej witaminy D, i tak się smarują filtrami i to jest wszystko w porządku, znowu bez lęku. Natomiast jeżeli masz problemy ze snem, jeżeli masz problemy z emocjami, jeżeli są problemy z tarczycą, z wagą i tak dalej, i z odpornością, to D3 jest konieczne. Koniec, kropka, nikt mi nie powie, że jest inaczej. Trzecia taka rzecz, którą bym postawiła, i to wielu lekarzy to mówi, i dietoterapeutów, i dietetyków i tak dalej, to jest omega-3. Dobrze, kiedy to jest czysty preparat, kiedy on jest w płynie. Ważna rzecz, nie spektrum z omega-6, tylko omega-3. Dlatego, że już są od dawna badania, że omega-3 w połączeniu z omega-6, czyli stosunek omega-3 do omega-6, mamy zaburzony. Mamy większość z nas ma za dużo omega-6, za mało omega-3 i to powoduje ciche stany zapalne.